Kto jest pana marszałka ulubionym posłem opozycji? No, to mi pan zadał ćwieka. Zależy w jakiej kategorii. W kategorii liryka na pewno pan poseł Szymon Giżyński. W kategorii i śmiesznej i strasznej. To może tak, chcę uhonorować i niech nie będzie to pocałunkiem śmierci pana posła Szymona Giżyńskiego, który z każdego oświadczenia poselskiego, a wygłasza na każdym posiedzeniu oświadczenie, robi haiku. To jest osobny gatunek w te jego oświadczenia poselskie. Bardzo polecam państwu, jeżeli nie znacie jeszcze twórczości tego artysty. Ja poważnie bardzo lubię, jak on się przygotowuje do tych swoich wystąpień. Posła Suskiego to już cała Polska wie, darzę specjalnym uczuciem i w moim serduszku marszałkowskim ma specjalny pokoik. On czasami dość nerwowo reaguje na moje ciepłe słowa, które wypowiadam pod jego adresem, ale wiele nas łączy w tym sensie, że ja po prostu go bardzo lubię, mimo że czasami kompletnie nie rozumiem. Są posłowie wyrywni w tych ławach opozycji, tacy, którzy zanim coś jeszcze powiedzą, idą się bić, ale ostatnio z kilkoma z nich też uciąłem sobie przyjemną pogawędkę. No i jest taka specjalna kategoria posłów, na przykład poseł Czarnek, który, jestem przekonany, chyba doszedł do wniosku, że będzie Trumpem na miarę naszych możliwości i robi wszystko, żeby tę tezę obronić. No co mogę powiedzieć, niezwykle barwną mamy opozycję.